Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM. Na naszym radiowym zegarze minęła godzina 11:30. Kamil Pachorz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj Państwa gościem jest pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, dzisiaj mamy kilka tematów, ale zacznijmy od tego, co się wydarzyło w niedzielę, bo na ulicy Ceglanej w Jarocinie wybuchł pożar, paliły się podkłady kolejowe i pan odwiedził tych strażaków, którzy tam na miejscu pracowali. Tak, nawet powiem, że dwa pożary były i praktycznie wszystkie nasze jednostki OSP, 14 jednostek brały udział w tych dwóch pożarach, bo jeden pożar to przy stacji kolejowej w Jarocinie, gdzie na dość dużej powierzchni kilku hektarów prawdopodobnie od iskry z hamującego pociągu powstał pożar, gdzie zajęły się nieużytki i trawy suche, niewykaszane na terenie kolei. No a od tego też olbrzymia ilość składowanych starych podkładów drewnianych, nasączona środkami różnymi palnymi. Zaczęło się to mocno palić i w efekcie powstał dość duży, niebezpieczny pożar ze względu na bliskość przede wszystkim ulicy Węglowej, gdzie jest składowane paliwo w postaci węgla. Miał kotłowni przy ulicy Węglowej, w pobliżu też osiedle przy ulicy Kościuszki, stacja kolejowa, także rzeczywiście udział brało ponad setka strażaków, nie tylko z gminy Jarocin, ale również z gmin ościennych, z Racendowa, z Jaroczewa, z Noskowa. A nasze wszystkie jednostki praktycznie OSP, które były w stanie wyjechać i były zdolne do akcji, to brały udział w tym pożarze, ale też na przykład Potarzyca brała udział w gaszeniu lasu, który podpalił się w okolicach Rożkowa. Także tutaj gratulacje i podziękowania dla wszystkich strażaków i prowadzącego Państwowej Straży Pożarnej, która nadzorowała tą dużą akcję gaszenia pożaru przy stacji paliw, przy stacji kolejowej PKP, bo rzeczywiście tutaj straty mogłyby być potężne i zagrożenie było bardzo dużo. Duże straty są, bo zniszczyło się trochę sprzętu kolejowego i również sprzętu, który należy do nas, do gminy. Część węży została przepalona od temperatury, popękały. Także tutaj trzeba będzie uzupełnić ten sprzęt, który służył w tej akcji, bo część będzie do kasacji. Ale najważniejsze, że zabezpieczyliśmy bezpieczeństwo, jak widać te inwestycje, które poczyniliśmy w jednostki, zwracają się, gdyż jesteśmy w stanie nawet duże zagrożenia zlikwidować, tak aby przede wszystkim nie zagrażało to zdrowiu i życiu naszych mieszkańców. Panie burmistrzu, pan był na miejscu i zawiózł pan tym strażakom wodę i ciepły posiłek, więc pomógł też pan tym druhom. Tak, trzeba było tutaj jakby przy tak dużej akcji staram się sprawdzić, jaka jest sytuacja, czy nie potrzeba komuś pomocy, zabezpieczenia przede wszystkim dla zdrowia i życia, bo to najważniejsze, ale również imienia. I tu w tym przypadku akcja była dość długotrwała ze względu na te podkłady kolejowe, które się tliły i trzeba było to rozgarniać i dogaszać. Także to trwało sporo godzin i chłopakom należało dostarczyć wodę i jakiś posiłek regeneracyjny, bo pracowali rzeczywiście w trudnych warunkach dymu, oparów i tutaj w takich przypadkach trzeba jeden drugiemu pomagać, nie tylko tym poszkodowanym, ale również tym, którzy ratują mienie i życie ludzi. Panie burmistrzu, zmieńmy temat, przejdźmy do tego, co miało miejsce we wtorek. Został oddany do użytku kolektor na linii Jarocin-Cielcza. Co to była za inwestycja?
To była inwestycja w ramach tego dużego projektu, który realizujemy za kwotę około ćwierć miliarda złotych. Przebudowa systemu wodno-ściekowego, czy przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jarocin. Ta inwestycja oddana i zakończona już dotyczyła budowy tak naprawdę nowego kolektora, głównego kolektora, który łączy Jarocin z oczyszczalnią ścieków, czyli w ulicy Poznańskiej wewnątrz starego był wybudowany nowy kolektor przeciskami, tak aby jak najmniej tej drogi uszkodzić. I ważna o tyle inwestycja, że ten kolektor tak naprawdę zbiera ścieki z całej gminy Jarocin, więc jest bardzo ważny, aby był szczelny, sprawny. Bo podczas jakichś dużych opadów czy nawałnic mieliśmy przypadki, że ten kolektor zrywał się, pękał, zalewał fekaliami las czy ulicę. I tutaj ta inwestycja, tak jak wspomniałem, jest jedną z kluczowych inwestycji w ramach tego dużego projektu unijnego, który realizujemy. Także cieszę się, że zostało to zakończone. I ten kolektor już jest podłączony i funkcjonuje do oczyszczalni ścieków. No w tej chwili, jak wiemy, trwają prace na osiedlu Kopernika i wkrótce, pewnie jesienią albo na przełomie jesieni i zimy, rozpoczniemy rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w samym centrum miasta i będzie to trwało 2 lata albo 2 lata i kilka miesięcy, tak aby nie sparaliżować miasta. Oczywiście tutaj centrum, tak jak w przypadku osiedla Kopernika, będą również nowe założenia zieleni, parkingów, komunikacji, chodników i tak dalej. Także nie tylko będzie ekologicznie i sprawnie, ale przede wszystkim przepięknie. Także nowe zamknięcie już będzie też wizytówką Jarocina. Panie burmistrzu, ale także w Cielczy został zamontowany krystalizator. Co to za urządzenie? To urządzenie to rzeczywiście nowość w tej części Europy. To jest kolumna, w której będzie krystalizował się fosfor i instalacja będzie polegała na tym, aby odzyskać z osadów pościekowych fosfor, tak aby nie zatruwał rzek, oceanu, w naszym przypadku Morza Bałtyckiego, do którego wszystkie rzeki płyną, a później Bałtyk kwitnie, a wykorzystać ten fosfor do ponownego użytku. I tak będzie w przypadku instalacji kanadyjskiej firmy Ostara, która już została zamontowana i będzie przygotowywana do uruchomienia. Instalacja kanadyjskiego producenta pozwoli odzyskać fosfor i później użytkować go na naszych terenach zielonych, trawnikach, boiskach czy też parkach. Czyli dwie w jednym korzyści. Raz, że odzyskujemy fosfor i nie zatruwamy rzek i Bałtyku, a drugie, ten fosfor służy nam jako nawóz. Także to jakby dedykuję tą instalację, z której niedawno się śmiała moja opozycja, że to się dzieje, że to nie są opowieści i na wschód od Amsterdamu w Europie my jako pierwsi taką instalację w Europie stawiamy. Myślę, że to będzie wzór nie tylko dla wielu instalacji w Polsce, ale też tej części Europy, bo już wiemy, że jest zainteresowanie tutaj, aby podpatrzeć tą instalację z rejonu Białorusi i również Rosji. To panie burmistrzu, zmieńmy temat i przejdźmy do już ostatniego w naszym programie, bo prokuratura umorzyła kilka postępowań, które trwały od ubiegłego roku wobec pana. O co chodzi dokładnie? Tak, przed wyborami, co nie było zbyt komfortowe, o czym nie informowałem, bo organy ścigania i różne służby są po to, aby nas kontrolować i nie mamy nic przeciwko temu, ale widać opozycja i moi przeciwnicy nie mogąc sobie poradzić, to nie tylko publikowali wiele kłamstw na mój temat w własnych ulotkach, w cudzych informatorach. Część z tych spraw trafiła do sądu i
oczywiście wygrałem, jak chociażby wspomniano ostatnio na sesji absolutoryjnej, informacja o tym, w jakiej fatalnej sytuacji jest szpital Jarocina i jakby lawinowo rośnie zadłużenie szpitala i strata, która jest generowana, która no, nieuchronnie prowadzi szpital w złym kierunku. Do tego stopnia, że zarząd musiał w tej chwili zapytać zgodę właściciela o sens istnienia i zgodę na dalsze jego funkcjonowanie. Oczywiście te sprawy wszystkie zostały wygrane i sąd przyznał mi rację, że prawdę mówiłem o stanie, jaki jest szpital, ale na tym oczywiście opozycja nie przestała i część z tych zarzutów pod moim adresem, moich służb, moich dyrektorów, prezesów, moim osobiście, chociażby funkcjonowania MGOPS-u, przetargów przeróżnych, mojego oświadczenia majątkowego. Te sprawy trafiły do CBA, w efekcie do prokuratury, która po roku różnych przesłuchań, sprawdzeń i tak dalej umorzyła postępowanie wobec tych zarzutów, które gdzieś tam się pojawiły, tak jak wspomniałem, między innymi o moim oświadczeniu majątkowym, no, przeróżne dziwne rzeczy, których nie informuję na co dzień mieszkańców, a które no niestety stanowią część też mojego funkcjonowania jako burmistrza i tutaj no, trzeba wyjaśniać to, tłumaczyć, no ale po to też są organy ścigania czy różne służby, aby pilnować bezpieczeństwa i tutaj absolutnie nie mam żadnych pretensji. Wszystkie czynności, które służby robiły, były bardzo profesjonalnie wykonywane, więc po to, tak jak wspominam, po to im płacimy, żeby nas pilnowali. Tylko szkoda tych kosztów, bo to są potężne koszty, jakie służby przeróżne ponoszą, czy CBA, czy prokuratura. I moim zdaniem takie nieuzasadnione donosy, które nie mają pokrycia w żadnych faktach, powinny być jakoś sankcjonowane jakimiś chociażby symbolicznymi kosztami, tak aby no, powodować tej, żeby informacje, które trafiają na policję, prokuraturę i do służb, były informacjami prawdziwymi, aby skupiać się na prawdziwych zagrożeniach i nieprawidłowościach, które gdzieś tam mogą się zdarzyć. To panie burmistrzu, tą informacją zakończmy dzisiejszy program. Moim państwa gościem był pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego weekendu. Kamil Bachorze, także dziękuję. Zapraszam na kolejny program samorządowy Jarocin, który na antenie Radia LK w każdy czwartek o 11:30. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM.